Na razie nie ma szans na szybki remont ulicy Zielonej na odcinku od dworca ZKKM-u do ronda przy Nowym Wiadukcie. O takie prace wnioskuje Rada Osiedla Północ. Członkowie Rady Osiedla Północ pytani o to, co chcieliby jeszcze zmienić w tym rejonie, mówią zgodnie. Konieczny jest remont drogi i poboczy ulicy Zielonej na wysokości publicznego gimnazjum nr 1 w Szanowie. Niestety na razie nie ma szans na realizację tych postulatów. Władze gminy podkreślają, że choć z problemu zdają sobie sprawę, to nie planują na to zadanie pieniędzy. Ulica Zielona ma szansę na remont przy okazji innej inwestycji, a mianowicie w związku z przebudową linii kolejowej Trzebinia-Oświęcim, tłumaczy Teresa Palian z Urzędu Miejskiego w Szanowie. Przy okazji przebudowy linii kolejowej będą musiały być realizowane zadania związane z drogami. Na razie nie wiadomo jednak, kiedy PKP ruszy z robotami. Może się okazać, że szybciej w tym rejonie powstaną dodatkowe miejsca parkingowe w ramach marszałkowskiego programu Parkuj i Jedź, zakładającego budowę parkingów przy dworcach kolejowych, co ma ułatwić mieszkańcom korzystanie z tego środka transportu po pozostawieniu samochodu na wspomnianym parkingu. Problem w tym, że za takie parkowanie prawdopodobnie trzeba będzie płacić. No teraz się mówi, że Parkuj i Jedź program będzie płatnym programem. Parkuje i płaci. Tak, parkuje i płaci. Z potwierdzeniem tej informacji trzeba poczekać na ogłoszenie konkursu na realizację tego zadania przez marszałka. Pewne jest natomiast to, że dofinansowanie do budowy parkingów ma być w wysokości 85%. To jednak najbardziej cieszy gminę, a niekoniecznie mieszkańców.